Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jest to już ostatni odcinek z fabuły, z rzeczy pobocznych niekoniecznie, ponieważ jeszcze będzie bonusowy film z zadaniem Where is Guru typowo, bo chciałabym je pokazać w osobnym filmie, ale tak naprawdę można by rzec, że dzisiaj kończymy grę i jeżeli ktoś nie będzie chętny na obejrzenie tego specjalniejszego odcinka właśnie z Gothica 3, to tak naprawdę już tutaj się pożegnamy. Zresztą i tak już tutaj się z wami pożegnam, bo tam będzie bardziej bonusem, także nie będzie się aż tak bardzo liczył do puli. Mamy wszystko, więc powiedzmy to Xardasowi. No, zrobiłem wszystko, co było trzeba. Jesteśmy więc wreszcie gotowi. Gotowi, aby wspólnie opuścić ten świat. Mając kostur i berło, otworzymy portal do nieznanych krain. A wtedy? A wtedy przez niego przejdziemy. Tak jak mówiłem, nikt nie zna krańca ścieżki, na którą wkraczamy. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Będę tu czekać. Bo gdzieżby indziej? Skąd wiesz, że ten portal w ogóle da się otworzyć? Nie spędziłem tych wszystkich dni tutaj bezczynnie. Udało mi się dowiedzieć kilku rzeczy. Między innymi tego, że berło i kostur są znacznie starsze, niż nam się wydaje. I? I tego, że wykonano je tak samo jak portal. Tak, z portalem związane jest wiele wątpliwości. Kto go zbudował? Dlaczego nie zachowały się żadne zapisy na ten temat? Kiedy go zbudowano? Wiele czasu poświęciłem na badanie wzajemnych powiązań wszechświata. Mimo tego wciąż wiele mi brakuje do ich pełnego zrozumienia. Proszę cię tylko o to, byś kroczył tą ścieżką u mego boku. Sam nie podołam, podejmujący decyzję. Jestem gotów na nieznane krainy. Mnie też już nic tu nie trzyma. W takim razie... Tak, czas iść. No i dobra, to co, ruszamy? Z tego co pamiętam... Dużo rzeczy będzie nam chciało przeszkodzić w tej podróży. No cóż, powiem wam, że naprawdę Gothic 3 jest mega klimatyczny. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, że jakby Gothic 3 był najgorszą częścią, bo uważam, że na pewno nie był najgorszy. W ogóle nie powinniśmy określać jakby części Gothica, które są trylogią, jako gorsze, nie gorsze, bo faktycznie jakby wszystkie części były robione przez tą samą firmę, tak? Przez Piranha Bytes. I czepiać się możemy dopiero faktycznie Zmierzchu Bogów, które było robione przez nie tylko Piranie, albo w ogóle nawet nie wiem, czy Pirania to robiła. Tak czy siak, no widać to odróżnienie, niby wracamy tutaj do tego świata, chociaż mamy zamknięte przejścia do Nordmaru i do Warantu w taki trochę naprawdę dziadowski sposób, bo od strony wodnej jest bariera na przykład, po prostu ściana, przez którą nie przejdziemy. W innym miejscu też jest po prostu tak gównianie to zrobione. No nie powiem, jest to głupie. No, jak idziemy do Nordmaru, to po prostu kamień jest jebnięty na samym środku. No, a w Warancie też jest zasypane przejście. I właśnie od strony wody jest po prostu magiczna ściana przezroczysta, przez którą po prostu bohater nie przepłynie. No, i tutaj właśnie mamy ewenementy życiowe, to znaczy gra nas powstrzymuje przed opuszczeniem tego świata. Wysłannicy Beliara i właśnie tak jakby Inosa będą się tutaj pojawiać. Kto by pomyślał? Nie wiem, Xardas, chodźmy stąd. Potwory również będą nam przeszkadzać, z tego co pamiętam. Chyba nawet jakiś troll się nawinie, czy coś w tym stylu. Jest to ciekawy zabieg. Przez jakiś czas go nie rozumiałam, grając w grę takie, no co asasyni robią w Nordmarze. No nic nie robią, po prostu... Są wysłannikami Beliara. Tak samo później mamy paladynów bodajże pod właśnie już samym praktycznie portalem. No to też nie trudno się domyślić, że oni są znowu wysłannikami Inosa, więc po prostu przez to, że zniszczyliśmy możliwość
tak jakby właśnie Inosowi i Beliarowi zwyciężenia wojny, to oni wysyłają resztki swoich sił, żeby nam po prostu przeszkodzić. I dla mnie to nie jest ani trochę naciągane, brzmi to, powiedziałabym, naprawdę bardzo dobrze i logicznie. Ale pamiętajcie, znajdą się ludzie, którzy będą się czepiać różnych rzeczy. Ja jestem osobą, która się nie czepia. Cóż. W ogóle w okolicach portalu to my nie byliśmy. Ja tam specjalnie nie szłam właśnie, bo nie chciałam wam spoilerować tak jakby. I no po prostu nie byliśmy tam w okolicy. Xardas, nie rób głupstw. Proszę cię. Nawet jeleń już, kurde, nie wie, co ma robić przez ciebie. Więc no, tak to wszystko wygląda. Mamy plus, bo ja wybiłam praktycznie wszystkie stworzenia w Nordmarze, więc jak będziemy biec z Xardasem, to jest bardzo nikła szansa, że nam ktokolwiek przeszkodzi. Chyba, że będzie mowa o właśnie jakby postaciach, które się tutaj pojawiają z innych przyczyn. No cóż, no. W ogóle to też jest mega klimatyczne, że Xardas po prostu tak bezpośrednio sobie biega po mapie i my możemy z nim zwiedzać ten świat, nie? Bo zawsze Xardas we wszystkich częściach był taki, że nagle, wiecie, był na przykład w swojej wieży i potem nagle się pojawiał w innym miejscu i człowiek miał takie: co ty tutaj robisz? Czemu się nagle teleportowałeś w jakieś odległe krainy, jakieś pierdolety i tak dalej? No a tutaj nie ma takiej sytuacji. Tutaj Xardas bezpośrednio biegnie gdzieś z nami. Wiecie, ja ogólnie, jeżeli chodzi o Zmierzch Bogów, kurde, no, powiem tak. Mam bardzo mieszane uczucia co do tej gry. Dlatego, że przeszłam ją raz sama, prywatnie. No, ale w sumie to było takie... Dobra, przeszłam, bo przeszłam. W sumie przeszłam, bo przeszłam dosłownie. Ale czy ja się jakoś bardzo utożsamiam z tą grą? Czy ja ją jakoś bardzo traktuję jak kanon? No nie wydaje mi się. Powiedziałam, że to jest taki dodatek po prostu rozbudowujący świat Gothica. Bardziej w tę stronę bym to powiedziała, bo Bezimienny już jest w ogóle całkiem inną osobą. Można powiedzieć strasznie taki roszczeniowy. I dobra, podoba mi się jeden motyw właśnie, który jest w Zmierzchu Bogów. Mianowicie jak jest tam taki pewien paladyn i on nam mówi, że no co ty wiesz o Myrtanie? Był sławny wojownik, który zabił właśnie śniącego smoka ożywieńca i gdzie on teraz jest, pewnie w ogóle ma na wszystko wyrąbane. Po czym no będzie się w kurwie i po prostu mówi, że kurwa stoi przed tobą, nie? I to jest po prostu najlepsza rzecz w całej serii. Ona mnie zawsze rusza. A, tutaj mamy naszych ziomków, dobra. Dzień dobry. Ona mnie zawsze rusza. Tak dochodzę do wniosku, że tutaj mogą być przeciwnicy, bo tu akurat chyba nie szłam sama. Tym konkretnym przejściem przez przełęcz. Ale to nic, żaden problem. Także po prostu, nie wiem, ja podziwiam Gothica 3 za to, znaczy w sensie Zmierzch Bogów. Wiecie, tak zaczynam troszeczkę mówić o tym, bo jestem ciekawa, czy byście chcieli serię. I ja myślę, że bym chciała, bo to jest swoiste dopełnienie. Nawet bym chciała ograć Arkanie, bo szczerze mówiąc oglądałam kiedyś serię u jednego youtubera i nawet mi się spodobało. Max Base będzie wiedział u kogo, pan Robin Skateboard. Tak, no, muszę przyznać, że to było całkiem niezłe i podobała mi się magia. W sensie, jak ja bardzo nie lubię magii w grach, bo po prostu nie nadaje się do grania magiem. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Przynajmniej nigdy nie próbowałam i jakoś nigdy tego nie lubiłam. To centralnie ta mi się magia podoba, podobnie jak podoba mi się magia w Risenie 1, nie? Właśnie, bo są te takie jakby typowo kryształy, wiecie. Nie ma tak, że jest magia taka typowa, że mamy czary, czyli na przykład, nie wiem, przyzwanie demona, kule ognia, jakieś właśnie odstraszenie zwierząt, tak jak tutaj jest, czy na przykład jakiś podmuch wiatru, tym podobne. Tylko mamy typowo po prostu trzy żywioły. Mamy lód, mamy ogień i mamy tak jakby błyskawice. I to jest fajne. I tak jest w Risenie, i tak jest właśnie w Arkanii.
I to mi się bardzo podoba, ale nigdy w życiu nie nazwę Arkani Gothiciem. To nie jest Gothic 4, broń Boże. Gothic był trylogią. I ja traktuję Zmierzch Bogów jako rozszerzenie właśnie historii. Jako takie spojrzenie na perspektywę, jak świat mógł się zmienić. I nie mówię, no nawet mi to siedzi, że Bezimienny zostaje potem władcą Myrtany. I potem w Arkanii mamy go jako władcę, ale w Arkanii to totalnie zrąbali, w sensie nagle zrobili z niego jakiegoś takiego strasznie złego i no nie mówię, bo to ma jakieś, nie wiem, to jest jakoś logiczne, tak? Fabularnie i tak dalej, no to się skąd wzięło? No ale to jest trochę dziwne. Takie... Nie pasuje mi do lore Gothica kompletnie, nie? W żadnym wypadku. No, jak widzicie, aktualnie biegamy po znanych terenach. Tu wszędzie byłam. Połowicznie momentami, ale byłam. Właśnie, to jest obóz tych buntowników. I Dexardas, bo ty taką drogę obrałeś, że nic nie widzę i nie wiem, co się dzieje. Ale ci buntownicy muszą mieć takie... O kurde, stary, ja cię znam, w sensie ty nam pomogłeś odbić jakby Silden, ale w ogóle czemu idziesz z jakimś dziwnym magiem? W sensie to jest takie trochę okej. Okay. To też na pewno otwieram. Ty, nie otworzyłam tego. Ale jaja, nie? Tego się nie spodziewałam, że tego nie otworzyłam. No ale dobra, nie muszę otwierać każdej skrzynki w grze, nie? Szczególnie, że i tak mamy za dużo aż tych przedmiotów. Powiem wam, że myślę, że kiedyś będę chciała nagrać inną serię z Gothica 3. Może za parę lat. Z tym modpakiem, czy co to tam jest, że dodaje content do Gothica 3. I nie mówię o questpaku i content modzie, tylko wyszedł taki mod... Gdzie na przykład mamy więcej smoków dorzucone i te smoki są jakby fajniejsze, w sensie wyglądają bardziej groźnie. Dobra, muszę poczekać, aż go ten dzik użre w tyłek. Ty nic nie rozumiesz, co? Nie, nic nie rozumiem. Żadna strata. Dobra, ja oczywiście muszę zebrać, bo będę chora, jak nie zbiorę. No więc... Idąc tym tokiem, zgubiłam się. No właśnie będę chciała nagrać, bo podoba mi się fakt właśnie tych smoków, że one są bardziej podrasowane, jakieś takie rzeczy. Tyria, ominęłam tych ognistych jagód. Tam była jedna w lesie, tu jest druga. Ja tu wszędzie byłam. Już tego nie będę teraz zbierać, bo to jest bez sensu. Kończymy grę, przepraszam, no nie przyda mi się to już do niczego. Ach, bizony. Ale ja już to zostawię, no już nie będziemy teraz tryhardować gry, no już nie ma po co. To ostatecznie jaki mamy? 82 poziom. Kto mnie atakuje? A, ty się fochasz za Silden, tak? To się fochaj. Chodź, Xardas. Okej, 82 poziom. Myślałam, że skończymy z poziomem 80. Z taką pełniejszą liczbą. Ale nie. I to pamiętajcie, że to jest na... Jezu, jak to się nazywa? Na alternatywnym balansie. Jakbyśmy go nie mieli, to bym miała ponad setny poziom po takim łażeniu i wybijaniu wszystkiego naraz. Też mi się podoba fakt, że aktualnie gdybyśmy tutaj nie byli na przykład i nie zgarniali ciężkich skrzyń, to tutaj byśmy się wbili w 3 trole, nie? No powiem wam, że się zbliżamy do portalu pomału. Tu zaraz powinni być jacyś przeciwnicy. No a skoro się zbliżamy do portalu, to się i zbliżamy do końca gry. Mi jest zawsze smutno, jak jest to takie podsumowanie, bo ono mi po prostu wzrusza. Bardzo. No i tak, chyba kojarzycie miejscówkę. Tu jest Wilcza Kopalnia. Tutaj byłam, bo tam była kopalnia złota na górze. Podlegająca pod Silden. I tutaj był jeden taki przesmyk, gdzie nie byliśmy w ogóle. No właśnie, jak widzicie, to są paladyni i orkowie. A nie, to są po prostu orkowie, dobra. Po
pożałujesz tego. Ale w którymś modzie to były, tu byli ci właśnie. Tak jakby ty tu ogry zostawiłam. Ty, ale jaja. Dobra, oni się tam biją. Ale to chyba jeszcze będą paladyni gdzieś. Tylko poczekaj, chłopcze! Czy nie będzie? Ty tutaj nosorożec jest! Cholerna bestia. Jak to działa? Ja się powinnam lepiej rozglądać jednak po tej grze, bo tu jeszcze zostawiłam przy tym teleporcie za dużo. Czy teleporcie przy tym przejściu. Bo właśnie tutaj nie szłam i na szybko wam pokażę na mapie, gdzie jesteśmy. Idziemy centralnie tutaj, nie? Są paladyni? Twoja kolej. Są paladyni. Tylko, co ciekawe, oni mają ogniste miecze, a nie używają magii. O, tu było ziele pancerza. Dobra, Xardas go nie dobił, bo nie trafił. To nic, stary, nie przejmuj się, każdemu wciąż może się... Wciąż jestem w formie! Jasne, no wiemy. Dawaj. Tarcza. Broń nie weźmiemy. Tu nie będzie jeszcze jakiegoś trolla? Czy czegoś? Nie, są kolejni paladyni. Nie. Nie. Dobrze, Xardas, to nie. Dziwię się, że mnie to nie podpala, bo chyba powinno. No, stary. Nie ma trolla? Nie ma. To chyba tu jest więcej kontentu dodane w quest packu po prostu. Że dużo więcej się na nas rzuca. No i tak, no wygląda to miejsce dosyć osobliwie, musicie przyznać. Na mapie się to prezentuje tak. No centralnie nic tutaj nie ma. Moi drodzy, to jest prawdopodobnie ostatni zapis, jaki jesteśmy w stanie zrobić. Ja go tutaj zrobię, ponieważ od tego miejsca będę chciała zacząć zadanie Where is Guru. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego tutaj zrobimy zapis. No i kończmy grę, kochani. Kończmy grę. Ruszajmy. Czas otworzyć portal. Czyli żegnamy się z tym światem? Zgadza się. Opuszczamy ten świat. Jednak czekają na nas nieznane krainy. No to aktywujemy bramę. No dobrze, w drogę. Otworzyliśmy portal do nieznanych krain. Opuściliśmy ten świat. Na zawsze. Co nas tam czeka? To już inna historia. Oddziały królewskie i paladyni znów urosną w siłę, dumę i potęgę. Gorn pozostanie w Gotha i odbuduje stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza orków została obalona. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i krain. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Uwolniłem Varant spod władzy asasynów. Diego zostanie najbogatszym człowiekiem świata. Zawsze miał nosa do interesów. Pod osłoną murów Mora Sul stworzy wielkie imperium handlowe. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Bradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin Varantu. W górach Nordmaru życie wkrótce powróci na stare tory. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza.
Milton pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. Trochę czasu zajmie mu zrozumienie, że podjąłem słuszną decyzję. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku. No i co, moi drodzy, udało nam się zakończyć Gothica 3? Jakby ktoś z was się zastanawiał, podczas mojej rozgrywki zginął Millie i zginął mi Lares, dlatego nie było o nich tutaj nic powiedziane. Ja ich wskrzesiłam, że oni sobie normalnie chodzą, ale no niestety gra potraktowała to jakoby, że ich po prostu nie ma, że nie wiem, ja ich zabiłam czy cokolwiek. W skrócie wam mogę powiedzieć, że o Laresie było coś, że on dalej będzie sobie tam jakby kradł, czy coś takiego robił. Ale w przypadku Lee, bardzo ważna sprawa, Lee zostanie generałem i poprowadzi ludzi przeciwko orkom bodajże. I później, jakbyśmy grali w Zmierzch Bogów, to właśnie Lee będzie tak jakby królował w Vengardzie. On będzie tam właśnie siedział na tym tronie i on tam będzie wszystko ogarniał, robił i tak dalej. Powiem tak. Zawsze mam ciarki i zawsze mnie wzrusza, jak po prostu widzę końcówkę Gothica 3, widzę te napisy. Co prawda tutaj widać, że końcówka, jakby te cutscenki się bardzo zestarzały przy napisach, albo po prostu twórcy zrobili to tak kijowo w porównaniu do reszty gry. Bo, no, jakby Robar jest pikselem, nie? Dobra, nie będę się nad tym rozwodziła. Kochani, bardzo się cieszę, że udało mi się zakończyć tę serię bez żadnych problemów, bo z ostatnią były problemy pod tytułem nagrałam sobie odcinki na zapas, jeden się wywalił i nagle poleciało do kosza 20 odcinków, bo nie byłam w stanie po prostu tego ogarnąć. Tutaj postarałam się, że jest dużo lepiej, ale powiem wam, że jest tego plus. Jak wtedy nagrywałam serię, bardziej się gubiłam, mniej udało nam się zwiedzić, mniej udało nam się wybić potworów i przeciwników. Tak jakby tutaj zrobiłam wszystko lepiej, przynajmniej w moim mniemaniu. I seria zajęła mniej o 13 odcinków. Podejrzewam, że głównie jest to wywołane faktem, że na przykład wtedy odcinki były gdzieś tam po 35 minut. Teraz jednak były po 45, po 40, po 50, więc troszeczkę ten czas nam poszedł, tak wiecie, właśnie do przodu. Przez to no, te 13 odcinków jest mniej od tamtej serii. Ona jest nieskończona na YouTubie, ona ma tam 70 odcinków, ale cóż, ja ją najprawdopodobniej pewnie ukryję. Chyba, chociaż nie wiem, bo ta już jest na pewno zakończona. Tak jak wspominałam, pojawi się bonusowy odcinek z zadania Warriors Guru. Myślę, że jutro. Nie wiem, jak to wygląda w kwestii aktualnie właśnie tych filmów, ale no prawdopodobnie, kiedy pojawi się ostatni odcinek, ja dalej będę na wyjeździe w Kołobrzegu albo będę w domu, bo faktycznie starałam się nagrać tutaj dużo tego wszystkiego i żeby te odcinki wychodziły, bo zauważyłam, że ostatnio kanał wrócił troszeczkę na takie tory wyższych wyświetleń i nie chcę tego zaprzepaścić, dlatego po prostu przesiadłam i to zrobiłam. Przyszedł już nowy komputer, nowy laptop, natomiast no tak jakby grę jakąś na tym laptopie zobaczycie dopiero później. Dlatego, że no już nie chciałam specjalnie dla półtorej godziny gry przeinstalowywać Gothica 3 i po prostu tego zrobić. Nawet mniej niż półtorej godziny. Więc po prostu uznałam, że tą sprawę olejemy i zostawimy to wszystko tak, jak jest teraz. Cieszę się bardzo, że udało mi się grę skończyć. Bez żadnych ceregieli, problemów. Trzecie podejście do serii, czy tam nawet i czwarte w przeciągu całej historii mojego kanału. Wreszcie się udało, jest super. Dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć Gothic 3 Zmierzch Bogów. Może nie od razu, bo potrzebuję trochę odpocząć od tego świata i się nastawić też psychicznie na po prostu jakby no, na Zmierzch Bogów, bo tam faktycznie jest jazda bez trzymanki i tam trzeba brać po prostu leki psychotropowe, żeby to przeżyć i być na takim samym haju jak twórcy. Więc po prostu zaczekamy trochę.
Zresztą tam jest dużo trudniej, jest dużo więcej przeciwników i wszystkiego. Ja potrzebuję do tego czasu. Zastanawiam się, czy nie pojawi się jakaś luźna seria, czy coś w tym stylu. Możliwe. Bardzo możliwe. Może jakieś luźne granie się pojawi, bo dawno nie było. Teraz po kupnie nowego laptopa mogę więcej gier nagrywać, więc podejrzewam, że może pójdziemy w Residenta Village, bo bardzo bym chciała zagrać. A są jakby napisy fanowskie zrobione na pacety, więc chciałabym to wykorzystać. Ewentualnie coś innego. Kochani, dajcie znać ewentualnie, jakie serie byście chcieli zobaczyć. Co robimy z Gothiciem 3, Zmierz Bogów i z Arkanią? Czy od razu, czy później, nie wiem, czy w najbliższej przyszłości. Zastanawiam się nad modami też do Gothica, ale szczerze mówiąc nie wiem, co bym mogła takiego nagrać krótszego, bo mam na oku Velaję, ale Velaya jest dosyć długą serią, na minimum gdzieś tam chyba 50 odcinków podejrzewam, czy tam na 30, ale to ja bym wolała coś krótszego na razie. Więc się muszę bardzo solidnie zastanowić nad tym, co to będzie. Myślałam też o odnowieniu serii z Outlasta 1. Więc też możecie dać znać, co o tym sądzicie. No zobaczymy. Bo Outlast 1 jest w okropnej jakości. Więc myślałam, żeby po prostu serię odnowić. Kochani, już nie przedłużam, bo całe napisy przegadam. Dzięki Wam serdeczne za oglądanie tej serii, za śledzenie jej. Tak solidne, bo pierwszy odcinek ma prawie 600 wyświetleń. To jest dla mnie dużo jak na ilość tego kanału. To jest prawie tyle, co mam subskrypcji. A wiadomo, że część subskrypcji na pewno jest pusta, bo wszyscy z nas wiedzą, jakie są realia. W ogóle ta Vista Point, która teraz leci w tle, to jest mój ulubiony po prostu... Moja ulubiona Vista Point. Czasami słuchałam jej, jak nie mogłam zasnąć. To taka ciekawostka. Dobra, nie przedłużam. Kochani, przeminiemy napisy. I wywaliło mnie do pulpitu. Kochani, dzięki Wam serdeczne. Trzymajcie się i cześć.